Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Ćwiecki Mikołaj, porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, dzisiaj u mnie na kanale będzie królować piłka nożna, ta na najwyższym światowym poziomie. Przedstawię Wam w dzisiejszym odcinku ranking najdziwniejszych kontuzji. Będę Wam opowiadał o urazach, które wielu fenomenalnych piłkarzy wyeliminowały w dziwnych okolicznościach. Tak na dobrą sprawę, kontuzje możemy doznać wszędzie, nie tylko na boisku piłkarskim, także w życiu prywatnym, idąc ulicą. Ale okej, wszystko to tutaj Wam przedstawię, tą klasyfikację. Rozpoczynam od fenomenalnego bramkarza. Pamiętacie Santiago Canizaresa, byłego bramkarza Walencji, który miał być jedynką w 2002 roku właśnie w Korei i Japonii. Już powoli szykował się do tego mundialu, ale niestety jego plany pokrzyżowała kontuzja. Wyobraźcie sobie, że w łazience golił się i robił taką czynność, którą każdy facet robi, kiedy się goli, już się ogolił i gdy mył swoją twarz wodą po goleniu, nagle buteleczka, ten flakonik upadł, spadł mu na nogę. No i w ten sposób bramkarz Walencji doznał kontuzji, nie pojechał na mundial do Korei i Japonii, zastąpił go Casillas i jak doskonale sobie pamiętacie, ten były bramkarz Realu Madryt już na dekadę zamknął bramkę reprezentacji Hiszpanii, nie dopuszczał Canizaresa, no i właśnie były zawodnik Walencji musiał się godzić z numerem 2 jego, bym powiedział, kariera reprezentacyjna zakończyła się na 46 spotkaniach, a tak na dobrą sprawę ten były zawodnik Walencji i reprezentant Hiszpanii był wtedy w fenomenalnej formie. Był numerem 1, ale jak to często w życiu bywa, gdy starszy zawodnik doznaje kontuzji, wchodzi młody wilczek. W tym przypadku właśnie były reprezentant Porto wchodzi do bramki i już później nie wpuszcza konkurenta. Podobna sytuacja była z Matyskiem. Pamiętacie, Matysek bronił regularnie, doznał kontuzji barku, zastąpił go Jerzy Dudek i już po tej kontuzji Matysek się nie pozbierał. Wracając właśnie, pozostajemy przy tym mundialu w 2002 roku. Pamiętacie takiego fenomenalnego środkowego pomocnika Real Madrid i Juventusu Turyn? Pamiętacie Emersona, fenomenalny piłkarz i on podobnie także przed mundialem na treningu doznał kontuzji barku, ponieważ postanowił sobie, że będzie pobawił się w bramkarza i bronił i w pewnym momencie wyskoczył. Zrobił taką robinsonadę, jak kiedyś Tomaszewski potrafił robić. I co się stało? Doznał kontuzji, nie pojechał na mundial. Reprezentacja Brazylii z fenomenalnym Luisem Nazario de Lima, czyli Ronaldo, który grał w Realu Madryt, w Interze, w FC Barcelonie, z Ronaldinho, z Rivaldo. Właśnie ta reprezentacja Brazylii zdobyła mistrzostwo świata, a Emerson nie zdobył tego najważniejszego trofeum, o którym każdy piłkarz marzy, gdy zaczyna grać w reprezentacji, moi drodzy, no bo później Emerson już pojechał na kolejny mundial w 2006 roku, ale doskonale pamiętacie, że wtedy właśnie Brazylijczycy przegrali z reprezentacją Francji, wtedy mieli pakę Ronaldinho, Rivaldo, plus do tego Adriano, Robinho, Roberto Carlos. Wszyscy myśleli, że ta reprezentacja wygra mistrzowski tytuł, ale niestety odpadli i Emerson właśnie przez taką dziwną kontuzję nie pojechał na wielki mundial. Moi drodzy, teraz właśnie przechodzę do kolejnego zawodnika. Pamiętacie takiego piłkarza Briana Robsona, zawodnika Manchesteru United, który nie pojechał na mundial w 1990 roku, ponieważ złamał sobie palec u nogi. Mieszkał on wtedy w pokoju z Paulem Gascoignem. Pamiętacie tego fenomenalnego piłkarza Interu Mediolan, który niestety był
cudownym piłkarzem. Niektórzy mówili o Gascoigne, że to był taki angielski Maradona, moi drodzy, ale poprzez hazard, poprzez nałogi alkoholowe jednak w pewnym momencie roztrwonił jakby ten swój talent, moi drodzy. No i właśnie ten Brian Robson mieszkał w pokoju z Paulem Gascoignem. W pewnym momencie postanowił, że zrobi psikusa. No tak często właśnie piłkarze robią, po prostu chciał sobie pożartować z Paula Gascoigna i zdecydował się, że będzie przesunie łóżko. W tym momencie, gdy przesuwał łóżko, no to właśnie ten mebel mu upadł na palec i doznał kontuzji i przez to nie pojechał na mundial. Kolejny zawodnik, który doznał kontuzji w dziwnych okolicznościach, no to reprezentant Polski, Kamil Glik. Pamiętacie? A przed mundialem w Rosji w 2018 roku Kamil Glik na ostatnim treningu postanowił, że dla rozluźnienia atmosfery, dla rozrywki pogra sobie w dziadka i grali później następnie w siatkonogę. Nagle obrońca, często pamiętamy, że często napastnicy, pomocnicy próbują zdobywać bramki z przewrotki. Pamiętacie Marcina Mięciela, Rivaldo i tak dalej, i tak dalej. A moi drodzy, tym razem właśnie Kamil Glik chciał zagrać jak Rivaldo i próbował zdobyć punkty z zagraniem właśnie z przewrotki. Tak upadł niefortunnie, że moi drodzy, rozwalił sobie bark, pojechał na mundial, ale zagrał w ostatnich minutach drugiego spotkania, później w spotkaniu już o pietruszkę z Japonią, ale tak na dobrą sprawę powiem wam szczerze, że mieliśmy na mundialu w Rosji wyjść z grupy, osiągnąć życiowy sukces z tamtym pokoleniem, jakby powtórzyć sukces z Euro 2016. Niestety właśnie ta kontuzja Kamila Glika rozbiła psychicznie reprezentację Polski, bo pamiętacie, że istniało niebezpieczeństwo, że Glik nie pojedzie na mundial. Glik poprzez swoją determinację zacisnął zęby i wyleczył tą kontuzję, ale potencjalni zastępcy, czyli właśnie Cionek, Krychowiak, Szczęsny i inni piłkarze pierwszego składu zagrali fatalnie w spotkaniu z Senegalem. Przegraliśmy mecz otwarcia i ja jestem święcie przekonany, że gdyby Kamil Glik grał w pierwszym składzie, to byśmy spotkania z Senegalem nie przegrali, no bo obrona z byłym zawodnikiem Monako polskiej reprezentacji gra o 30-40% lepiej. A wtedy Kamil Glik, będąc zawodnikiem Monako, grając regularnie w Champions League, był topowym zawodnikiem. Bym powiedział, że nawet w życiowej formie. I właśnie taka rozgrzewka pokrzyżowała plany polskiej reprezentacji. Między innymi sprawiła, że nie osiągnęliśmy sukcesu. Teraz przechodzę do kolejnego piłkarza. Pamiętacie Damiana Gorawskiego, byłego zawodnika Wisły Kraków, także klubów, zawodnika, który grał w Rosji kiedyś właśnie w latach 2004-2006, grał w reprezentacji regularnie, taki skrzydłowy, ofensywny, zdobywający gole. Słynął także z tego, że był w związku z Natalią Siwiec, wtedy właśnie Natalia Siwiec, jako taka, bym powiedział, młoda modelka, aspirująca do tego, żeby być celebrytką. Z drugiej strony Damian Gorawski, mówiło się o tym, że był przystojny. Plus do tego, że no, najlepszy skrzydłowy w ówczesnej Wisły Kraków, gdzie grał właśnie Żuraski, Frankowski, Kuźba, grał w reprezentacji, regularnie asystował. Paweł Janas powoływał go do reprezentacji, trafił do Rosji. No właśnie na parę Gorawski, Siwiec, mówiło się po tym czasie, kiedy była Doda i Majdan, mówiło się właśnie, że to taka jest, bym powiedział, para, tak jak była Victoria Beckham i David Beckham, no to, że to jest kolejna taka para, bym powiedział, taka polska Wax i utalentowany piłkarz, przystojny, gwiazdor Wisły Kraków i że jakby to oni mają zastąpić Majdana i Dodę. No często bywało tak, że w tamtym czasie media polskie, ten show business, lubili właśnie kreować takich celebrytów, gwiazdy,
No bo pamiętacie, takie czasy po prostu to pojawiał się fakt. No, ale wracając do tego właśnie Gorawskiego, Gorawski nie pojechał na Mundial w 2006 roku z uwagi na to, że wykryto u niego wadę serca. W jego miejsce wskoczył Bosacki i w spotkaniu z Kostaryką zdobył dwa jedyne gole na tamtym Mundialu. Pamiętacie, wygraliśmy 2-1 z Kostaryką w spotkaniu o honor. I widzicie, gdy jeden piłkarz doznaje nieszczęśliwej kontuzji, inny pojawia się, gra na swoim jedynym mundialu i zdobywa gole. Damian Gorawski do dzisiejszego dnia nie może przeboleć tej kontuzji z uwagi na to, że stracił swój wymarzony mundial. A tak na dobrą sprawę Gorawski powinien pojechać na ten mundial, bo później przechodził badania w klinice Bayernu Monachium i tam właśnie niemiecki lekarz stwierdził, że nie było żadnej wady, że polski lekarz się pomylił. No ale to można powiedzieć, że to jest taki pech i to jest kolejna taka, bym powiedział, kuriozalna kontuzja, a tak na dobrą sprawę błąd człowieka. Patrzę na mój szpigel, moi drodzy, i teraz przechodzę do kolejnych kontuzji piłkarzy, już niezwiązanych z mundialem. Pamiętacie takiego piłkarza, byłego Legii Warszawa, Michał Kucharczyk? Dzisiaj jest on piłkarzem Pogoni Szczecin. W 2016 roku także doznał kontuzji, ale nie na boisku piłkarskim, ale w czasie fety. Michał Kucharczyk, gdy cieszył się ze zdobycia kolejnego mistrzowskiego tytułu, złamał sobie rękę na podeście, ciesząc się. Widzicie, właśnie piłkarz musi w każdym momencie uważać, żeby nie doznać urazu. Ale jeszcze, jeśli mówimy o takich nietypowych kontuzjach, no to na pewno takiego urazu doznał Litmanen. Pamiętacie takiego fenomenalnego napastnika reprezentacji Finlandii, zawodnika, który wygrywał Champions League z Ajaxem Amsterdam, grał w Barcelonie. Wyobraźcie sobie, że gdy był piłkarzem Malmö, doznał kontuzji oka. Prezes tego klubu podczas jednego bankietu otwierał butelkę piwa tak bym powiedział, niezdarnie, że ten kapsel od tego piwa poleciał, trafił Litmanena w oko i w ten sposób ten fenomenalny finlandzki piłkarz przez pewien czas nie mógł grać. Ogólnie były zawodnik FC Barcelony miał często pecha do kontuzji, bo także kiedyś w domu przewrócił się, spadł z schodów, doznał kontuzji pleców, później miał przez pół roku problemy z kręgosłupem, ponieważ chciał nakarmić dziecko, biegł po butelkę mleka, ale pośliznął się na schodach. Zdarza się to czasem, mi też nieraz zdarzyło się pośliznąć na schodach. Wiadomo, schody często są śliskie, szczególnie gdy je myjemy, ale na szczęście zawsze potrafiłem upaść w odpowiedni sposób, zaamortyzować ten upadek. Litmanen nie miał takiego szczęścia i doznał takiej kurtuzjalnej, bym powiedział kolokwialnie, kontuzji. Pamiętacie takiego zawodnika Ewę Banenga, reprezentant Argentyny? Wyobraźcie sobie, doznał kontuzji tankując samochód. Tak, nie przesłyszeliście się. W takiej sytuacji można doznać urazu. Uważajcie, gdy tankujecie. Ten piłkarz reprezentacji Argentyny po prostu, gdy wysiadał z samochodu, nie zaciągnął ręcznego i gdy tankował, samochód nagle zaczął się toczyć i przejechały mu nogę i w ten sposób złamał sobie palec u nogi, plus do tego doznał skręcenia stawu skokowego. To są takie, bym powiedział, to jest mój top ranking takich dziwnych kontuzji, które w jakiś sposób danych piłkarzy wyeliminowały z mundialu, czy także z rozgrywek piłkarskich. Jestem ciekaw, czy wy także pamiętacie inne kontuzje innych piłkarzy. Jeszcze dodam wam, pamiętacie Davida Simana,
także Claudio Cudigiego, takiego włoskiego piłkarza, bramkarza Chelsea Londyn, czy także Rio Ferdinanda, co także łączy Davida Jamesa. Pamiętacie takiego bramkarza także, który zastąpił Davida Seamana, czyli bramkarza reprezentacji Anglii. Co tych piłkarzy łączy? A, moi drodzy, łączy ich to, że doznawali kontuzji oglądając telewizję. Tak, często właśnie leżąc na kanapie przed telewizorem, oglądając serial czy jakiś mecz piłkarski, po prostu nabawiali się kontuzji pleców, gdy sięgali po pilota, skurcz, i w ten sposób także może stać się tragedia. Wyobraźcie sobie, że Rio Ferdinand, były zawodnik Manchesteru United, nabawił się kontuzji kolana, no bo po prostu przez długi czas miał nogi wyprostowane, na stoliku położone, i w ten sposób nadwyrężył mięśnie, doznał kontuzji. Moi drodzy, no jestem ciekaw waszej opinii, co ogólnie sądzicie o takim odcinku, co chcielibyście zobaczyć po przerwie w nadchodzącym tygodniu, w następnych odcinkach. Moi drodzy, jeżeli chodzi o najbliższy czas, powinien się pojawić materiał związany z pożegnaniem Artura Boruca, bo w najbliższym czasie były reprezentant Polski zakończy swoją karierę, zagra pożegnalny mecz w spotkaniu Legia Warszawa kontra Celtics. Wybieram się na to spotkanie i po tym meczu nagram odcinek, pojawią się anegdotki, opowiem wam o moich odczuciach. Powiem wam szczerze, że miałem okazję oglądać Artura Boruca, gdy żegnał się z polską reprezentacją, gdy grał na Stadionie Narodowym w spotkaniu przeciwko Urugwajowi. Także miałem kiedyś okazję być na meczu Legia Celtics, gdy Boruc grał ten taki towarzyski mecz, kiedy właśnie Legia Warszawa sprzedawała byłego reprezentanta Polski do Szkocji właśnie, no to także tamto spotkanie oglądałem. No powiem wam szczerze, że no ten Celtics najczęściej oglądałem, jeżeli chodzi o spotkania Legii Warszawa z zagranicznymi zespołami, no bo to było pierwsze pożegnanie Artura Boruca z Legią Warszawa. Odchodzi, wiadomo, że wtedy sprzedając tego piłkarza był zakontraktowany sparing, wtedy jeszcze na tym starym stadionie. Potem oglądałem spotkanie te pamiętne z Celticiem, kiedy Legia Warszawa wygrywała 4-1, gorący upał letni, niesamowita atmosfera, wtedy Legia Berga pokonuje ten Celtics, tam wtedy Wojtek Kowalczyk mówił kolokwialnie, że Celtics zgwałci Legię. No w ogóle, no tak, były reprezentant Polski nie powinien się wypowiadać o Legii. Zresztą właśnie ze strony kibiców Legii byłego zawodnika wojskowych spotkał ogromny hejt. I wtedy na przekór właśnie Legia Warszawa rozniosła szkocki klub, ale niestety poprzez tamten pamiętny problem z Bereszyńskim, ten kazus Bereszyńskiego, Legia jednak przegrała tamten dwumecz, choć wygrała spotkanie na wyjeździe 2-1, a szkoda że wtedy, że Doriak nie zdobywał dwóch karnych, nie wykorzystał, moi drodzy. No i właśnie, to w najbliższym czasie pojawi się materiał o Borucu. Postaram się wrócić do spotkań o piłkarzach. Dawno tego właśnie cyklu nie było na kanale. Będą polskie zespoły grać w europejskich pucharach. Postaram się wam nagrać odcinek o Robercie Lewandowskim. No tyle, jeżeli chodzi o najbliższy plan na nadchodzący tydzień, moi drodzy. Zachęcam was do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o subach, lajkach i dzwoneczkach. Zachęcam do komentowania. Jestem ciekaw waszych opinii. Zachęcam do napisania o najdziwniejszych kontuzjach. Pewnie najprawdopodobniej o jakiejś takiej dziwnej kontuzji zapomniałem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę wam miłego nadchodzącego tygodnia. Hej!